rozpoczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo miło nam jest Was gościć wspólnie z Mateuszem. I tak, czy są jakieś pytania odnośnie regulaminu, czy jakichś innych spraw organizacyjnych? Będzie można wjechać i się rozłożyć. Tak, można wjechać, rozłożyć się i prosimy o wycofanie się później z autami na parking. Myślę, żeby nie przedłużać, bo i tak mamy opóźnienia, już kilka minut. Jak? A, będziemy musieli wyłonić Big Fisha, więc 5 ryb do siatki i podczas ważenia zawodnik będzie musiał wskazać rybę, która według niego jest największa z siatki. W ten sposób wyłonimy na koniec zawodu największą rybę. I po kolei z listy. Planowo jest za 2 minuty 8. Życzę wszystkim miłej zabawy, zdrowej rywalizacji. Mateusz, możemy rozjeść się na stanowiska. Za godzinę damy sygnał na rozpoczęcie zawodu. Powodzenia. Bierz, co masz brać. No słuchajcie moi mili, stała się rzecz straszna. Jest deszcz, wilgoć i padła nam kamera. Spróbujemy to grać telefonem Mateusza. Co tu się dzieje, a pomału jakieś rybki padają. Więc powinno być ciekawie, nie będzie na zero. Mateuszku, u ciebie żerują? Jak ma to już spostrzeżenia i wnioski po pierwszej godzinie łowienia? Po pierwszej godzinie słabo ci powiem. Chyba nie padło aż tyle ryb. Van coś tam miał. Tam kolega coś miał, ale mu urwało, nie? Szczupak mówi. No, może być, bo są pojedyncze szczupaki czy sandacze. Tak jak zawsze zaczęliśmy z baby cornem. Ale się zaraz będziemy przerzucać na jakieś tam waftersy. To jest... Washout. Dobre. Czekolada. I będziemy na mniejszy polać. Haczyk numer, teraz mam jeszcze 12, ale zaraz wrzucamy 16 i dajemy na metodę, nie? Porządny plan, idę zobaczyć co tam jak tam. I zajrzymy tutaj do nory faworyta dzisiejszych zawodów. Jak tam panie faworycie, żerują? No właśnie, kurde, ciężko. Ciężko? Ciężko, ciężko. Są jakieś delikatne brania, ale to tylko jest takie. Przygnie pójdzie. Mhm. Ale tu chłopaki po boku widzę, po lewej, po prawej widzę, po rybce mają. Gdzie? Tu teraz łapą. Tak? Wany wcześniej. Tu czyli jakieś są trzy ryby do tej pory? Tam z tamtej strony były? Jedna. No to fajnie. Ale tu widzę, to kolega miał dosyć dużego, fajnego karpia. Kwalifikuje się pewnie na Big Fisha. No, jak tam panie U? Dobrze. Widzę, że jest pan w czołówce. Jest szansa na pudło? No zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu. Ale miejmy nadzieję, że... A tu widzę, masz sprzęt porządny, nowy. Oczywiście. Rozwija się człowiek. I na co wziął? Na baby. Na baby. To jest właśnie to. Chodzi cały rok, nie? No i jest pierwsza rybka, którą udaje się ograć. Kurde. Co? A tutaj z tym parasolem, czy powiem. A no. Ciężko z podwirakiem wyjechać. Ale jest, czwarta ryba chyba, jak dobrze liczę. No jest, dobrze. Nie będzie to Big Fish, ale punkty są. Zawsze coś, bo powiem ci, siedzę. A, nic się nie dzieje. Tam chłopak miał chyba podejrzewany szczupak o zamieszanie. Przyciął. Tak, no. Kuźni. Ale właśnie zobacz, Łukasza karp też miał to samo. Co? Takie te plamki czerwone. O cholera wie co. Dobra, otwarliśmy. Porządnie. To łowi? Łukasze łowią. Łukasz, a no tak, bo no, cztery ryby i dwóch Łukaszy kurna w tym. Porządnie. Jest kolejna ryba, wyjeżdża. Poważnie, to jest skarb? Nie. A, ma być dopiero.
Jeszcze nie jest. Porządnie. Ważne, że kontakt z rybą był. Tak, ryba ręką śmierdzi. A już nie bierze, tak? Zobaczcie, moi mili. Pasza dojechała. Porządnie. Matuszek, ataku pierwszy. Ze spodu nabieraj, ze spodu. No im bliżej południa, tym rybki bardziej się wkręcają. Może będą fajne wagi. Dwie macie w jednym czasie, czy splątało wam się? Splątały się. O. Poszedł mi daleko. Tak bywa. Dalej się to nie. Musisz go wyciągnąć, żeby ten. Bigosik jest porządny. Zapraszamy pod okładkę. Tyle ryb, że nie ma kiedy zjeść. Co? Jak mi się jada? Żerują? Jest nieźle, coraz nieźle. Miałem 3 obcierki. Za czwartym razem planuję przyciąć. Jest nieźle, coraz nieźle. To tam chyba przy brzegu zobaczymy. Ja wyciągnąłem i tego, tak? No. No porządnie, mówię. Wkręcałem się coraz częściej ryb. Silny? Tu ktoś chciał? Nie wiem, do płatkę z panu. No tu chciał ten. A tu pan, to jest nosa. To jest nosa. To jest nosa. No, silna ryba. Spora. Uhuhuhu. Ładna beczka. No około 8 kilo może mieć na pewno. Na tutaj stać? Tak. Tylko ten garnek weźcie, nie? Dobra. Porządnie. To mało będzie miejscówek bez ryby tym razem. I kolejna rybka u Szymona tym razem. Pierwsza Szymon, czy masz już coś? Druga. To fajnie, praktycznie każdy coś tam obławia. No ale pięciu jeszcze nie ma nikt, bo nie wołali z wagą. To podzimy od razu? Nie? 5 ryb do siatki maksymalnie. Nie chcę się poddać. Nie, wiesz co? Padła kamera. Zamoczyło ją chyba coś i chociaż telefonem ma grać.
coś zielonego pojadł chyba, było taki ten. I takie ma zielonkawe w paszczęce, chyba coś się kurwa zielonego najadł. Nie, to tam mi się wydaje był większy, wiesz. Chociaż już nie może być. Nikt chyba nie lubi. Każesz go chwilę tak? O, porządna rybka, 7 kilo. Nie, nie chcę się pokazać. Dobra, szkoda go tam. Nie porządnie. No i jest następny. On na pellet Wagner wziął. Znowu tak jak wtedy, nie? Kurwa. Daj mu czas. Może być. Nie, no jak się urwał, to był większy. To ja wiem. Największy. To ja wiem. Jest. Siedzi. Taki jak się urwie, to on od razu idzie na Big Fish. O, Mateuszka tam, gdzie mu tłumaczyłem przed chwilą, że stoją, się pokazał. Grube te rybki dzisiaj wychodzą. Porządnie. No i jest, kolejna rybka. O, uciekła. No ale są, każdy po kolei jakoś punktuje. Przed chwilą robiliśmy live'a. I to Mateuszku, żerują? Tak, samo. Jest tak jak podpowiadałeś. No. Jakoś tam idzie, dwie rybki są. Teraz tak wszędzie się jakoś wzięło. Tak, no. Spoko, będą wyrównane, no wyrównane zawody, nie, można powiedzieć. A wszyscy już też mają po rybce, max dwie. Nie ma jak ostatnio, że... Że połowa nic nie ma. Tak, tak, tak. A co tam u Jody? Joda coś ma? No właśnie nie. A. To wytnij to, wiesz. Dobra, to wytnę. I co, Mateuszku, umiesz? Jednak umiem, pod koniec. Jednak umiesz, to dobrze. To będzie trzecia czy czwarta? Trzecia. To dołów jeszcze czwartą. Może na pudło byś skoczył. Bo tam chłopaki mają po cztery, no będą rozmiary się liczyć. Bo tam no, na pięciu rybach było 10 kilo różnicy, nie? Czy to Japoniec? Się pokazać. No, silny ryby, no wywindowało go. Może być ładny. Jak nie podniósł, to może Big Fish chociaż. Pokaż się, pokaż.
się składać, bo zaraz zacznie mawić. Nie no, musisz dołowić jeszcze jednego albo dwa. O, jest, pokazał się. Nie wiem, czy mu zało, bo nie... Nie, owinął się, wiesz? Też tak myślałem przez chwilę, ale jest owinięty. Ach, kurczę. Jest. Ładny, no największy nie jest niestety. Nic, ale jest ryba. Chociaż można go. Ale nie, chyba mój nie. Mój największy przynajmniej. Co? Mój największy w siatce. Aha. Do siatki porządnie. Wyniki. Zaczniemy od największej ryby. Największa ryba Dominik Salamon 8575. Brawo! Nagrodą za Crankfish jest talon na tatuaż w studiu Inks Fire w Oz. Ale na czole musisz. Crankfish, dowolny. Masz zdjęcie do pelikarza? Tak. To z tego zdjęcia niech ci strzelą. Trzecie miejsce z wynikiem 18440 Łukasz Czerwiński. Brawo! Najlepszy podbierak świata od firmy Tubertini. Gratulujemy. Miejsce a pucharu drugie. Nie dostanę? Pucharu nie dostanę? O, dostaniesz? Dostaniesz, proszę bardzo. Brawo. Drugie miejsce z wynikiem 25370 Szymon Bielecki. Brawo. Wędka Styk, Skowrotek i Tubertini. Firma Tubertini jest głównym sponsorem dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo, gratuluję. Miejsce pierwsze z wynikiem 26210 Damian Rajewski. Brawa! Bardzo fajna wędka Galaxy. I kołowrotek Remedii i puchar. Robimy jeszcze jedno zdjęcie z wszystkimi i jedno z zwycięzcami. Tak, i chciałbym jeszcze podziękować wszystkim sponsorom, którzy pomogli w organizacji dzisiejszej imprezy. Jako sponsor główny firma Tubertini, studio tatuażu Inspired Woz, sklep, polski sklep w Til Opolanka i nie chciałbym o nic mi zapomnieć. Mama Bigos. Dziękujemy Agnieszce za migosik, był bardzo pyszny i chciałbym od razu powiedzieć o cyklu zawodów, który odbędzie się w przyszłym roku. Będzie to 4, może 5 imprez na różnych wodach pod patronatem również firmy Tubertini. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach w przyszłym roku. Dziękuję bardzo za udział. Brawa. Ktoś tu przed chwilą wspominał o naklejkach, nie wiem kto. Ja wiem. Ktoś... A ja mówiłem o naklejkach. No. Brawa jeszcze dla Mateusza, bo bez niego nie byłoby takim. Bardzo duży wkład Mateusza.
to wszystko. No jeszcze jeden metr dłużej kupię.